Siemano mordeczki, witam was po dłuższej przerwie już na kanale. Dawno nic nie stawiałem, a dzisiaj przyjechałem połowić sobie, przynajmniej chciałbym połowić jesiotry na tyczkę. Jestem na komercyjnym łowisku Trzy Stawy w Goryniu, niedaleko Radomia. Już jestem prawie na końcowym etapie przygotowań. Oczywiście na początek rozłożyłem sobie wszystkie pelety, namoczyłem. Już wszystko ładnie, tak powiem, doszło, robaczki podzielone, kwestia tylko przyszykować odpowiednio top. Wcześniej w domu przyciąłem, wstawiłem nową tulejkę. Muszę wam powiedzieć, gumę teraz będę miał 2.6, już nie 2.4, różową. Bardzo dobrze generalnie ją widać. No a miejmy nadzieję, na jakimś jesiotrze wam to zademonstruję i zobaczycie, jak ta ryba walczy i ile ma siły. Także dokupiłem sobie do tyczki również nowy top. To już jest typowo top mocno karpiowy. Nawet jego uzwojenia są bardzo mocno pokazane. Jak przyjeżdżamy ręką, to czujemy, co się dzieje. Potrzebuję dosłownie jeszcze chwilę. Przeciągam gumę tylko przez szczytówkę. Mocujemy daktrona. Krętlik stawiamy tutaj na dół i jedziemy. Także patrzcie, co się dzieje. Oczywiście zaczniemy sobie od zamontowania stoperka. Stoperki akurat trafiły mi się midi, niebieskie, nie ma takiego znaczenia. Aczkolwiek średnica jest do 2.2. Mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym. No zaraz zarobimy. Mam nadzieję, że zaraz poradzę sobie z tym faktem. Nic to nie przeszkodzi. Zawiązałem sobie wcześniej pędzełek, dlatego że bardzo ważna sprawa. Wcześniej wpuściłem już sobie wodę z płynem po to, żeby guma lepiej znosiła nam mocne przeciążenia, które na pewno będą. Tutaj nie nastawiamy się, to nie będzie na pewno top na małe rybki. Tak jak mówię, tu chcę mieć coś konkretnego. Dlatego tak jak umiem, tak robię. Przeciągnę sobie gumę. No, myślę, że ten stoperek swobodnie da sobie radę. Już wam pokazuję, będzie taki błękitny koralik, który uniemożliwi, aby guma wpadła nam w tą dziurę. Najprostsze z najprostszych, podwójne dla bezpieczeństwa, zostawimy sobie różową końcóweczkę, mega zaciśniemy, tu wsunę sobie koraliczek. Jak się uda, a jak nie, to trudno, będzie to coś w tym desek. Następnie bierzemy drugą stronę. Tutaj nie jest to, nikt nas to nie przeraża. Guma jest czyściutka. Również mam zapęcłany. Top jest na tyle mocny, że nic mu się nie powinno stać. Gdzie jest drut? Jest. Drut też już sobie przygotuję, bo nie chciałbym, żeby jakakolwiek mi tam kropelka z tego płynu uciekła ze środka, bo powiem wam, głupio to zabrzmi, ale musiałem się zasysać tą wodę sam. Nie ma żadnego jakiegoś sposobu, metody, chyba że sobie tak później kminiłem sam, że wezmę strzykawkę, strzykawką, ale to za dużo roboty, tak? Moim zdaniem nie ma sensu, szybciej to wyszło ustami. Dobra. Jak się wymienia gumę i wszystko robi, mam nadzieję, że większość z was wie, więc nie będziemy tracić na to czasu. Ja już po prostu przeciągam. O, gdzieś tam podkaliśmy problem, nie ma już problemu. Guma jest na miejscu. Guma mamy. Nie daj Boże. Co teraz? Następnie już wam mówię, rozłączamy sobie to wszystko, będziemy montować daktrona. Co to jest daktron? Troszeczkę inna końcóweczka, która łączy nam zestaw z gumą. A zaraz wam pokażę, mianowicie tu akurat mam daktrony Matrixa Elki.
Myślę, że będą idealne, do tego fajnie się komponują, również są szare. Gumowa tutaj, nawet jak nam puści rybka, nic nam nie spowoduje, gumowa ta, ten kołnierz, że nic się nie stanie. Wszystko naszykowałem sobie już tak, żebym mógł to zrobić jak się należy. Postaram wam się zademonstrować to tak, jak pokazywał mi to Arek Pawlak jeszcze nie tak dawno. Powiem sam, nie jestem jakimś specem. Więc tak, powinniśmy zrobić sobie pędzełek. Raz, jeśli dobrze pamiętam. Raz, tak. Akurat w tym przypadku wystarczy raz. Następnie ściągamy sobie tego daktrona. Już wam pokażę bliżej może kamerki, tylko sobie zdejmę. Akurat tutaj mam już złamanego, że tak powiem, w pół. To jest bardzo ważną rzeczą. Coś tu blisko mnie chodzi. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj mam tego daktrona. Jest złamany w pół, dociągnięty jest do końca. I muszę sobie przełożyć tutaj tą końcóweczkę w ten sposób, nie? Tylko że tego daktrona muszę zacisnąć na mocno napiętej gumie. Czyli robimy tak i dociskamy w momencie, sorry, jeszcze, o, tu. Widzicie? Tylko muszę przysunąć jak najbliżej pędzła na gumie, żeby było bezpiecznie. I w tym momencie, kiedy mamy zaciśnięte, naciągamy daktrona na to i możemy bezpiecznie łączyć. Tutaj ten za dużo, może troszeczkę sobie zaraz utnę, będzie bardziej stylistycznie elegancko. Gdzieś powinienem mieć nożyk, spróbuję może ze mną. Dało się. Na pewno wygląda to dużo lepiej. No więc teraz tak. Wkładamy top, mamy gotowy i bezpieczny, na różowej gumie będzie dobrze widać. Już muszę wyciągnąć tylko tą resztkę tutaj. Dobra. Top jest złożony. Guma naciągnięta. Ok. Chwilowo, jeszcze do gruntowania, możemy sobie owinąć top gumą w ten sposób, dlatego że później resztę tej gumy będziemy sobie zakładać wzdłuż wędki, ale to zaraz wam wszystko wytłumaczę. Teraz czas na gruntowanie i wydaje mi się, że nie będę wam o tym zamulał, ponieważ jak każdy z was dobrze wie, jak się gruntuje i to nie jest żadna nowość. Pokażę wam już, jak zacznę łowić, ok? No to do zobaczenia. Słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz mi się przypomniała. Wielu z was na pewno się zastanawia, jak ja teraz założę zestaw na ten oto gadżet, tak? Więc też już wam pokazuję, mówię, od nowa łączę filmik. Tu już sobie popuściłem zestaw, jak widzicie. Tutaj na zestaw troszeczkę inaczej się składa, jak widzicie, jest mała pętelka, duża, aczkolwiek to jest już po przeciążeniach, także mogło się zmienić. Teraz jak zakładamy prawidłowo zestaw na daktrona? Bierzemy palce w tą dużą pętlę, robimy po prostu zwykłe oczko, zakładamy na daktrona, nie ma możliwości, żeby nam się to w jakiś sposób rozplątało podczas uwędkowania. A żeby potem skończyć, pociągamy tylko za to, pokażę wam już na koniec, chociaż zobaczcie, łapie tu, rozwiązało się. Bardzo prosta sprawa, fajna, bez kombinowania, bez przesuwania czegoś, zasuwania. Muszę powiedzieć, że tamto była dosyć męcząca, może nie tyle męcząca, irytująca sytuacja, bo często wydawało się, że już jest zestaw zapięty, a okazywało się przy samym końcu, że wcale nie. No więc tak, jak widzicie, zestaw działa, guma wyjeżdża, biorę się za gruntowanie. Aczkolwiek na tym topie jeszcze nie było robione. Wydaje mi się, że za chwilę jeszcze zmienię sobie przypon z haczykiem, gdyż tutaj był dowiązywany ostatnio.
ponieważ zerwał się, krótko mówiąc. Aczkolwiek ten jest ok, może jeszcze go zostawimy. No zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, widzicie wszystko to, co się dzieje z mojej perspektywy głowy. Wydaje mi się, że o, ryba już jest trochę zmęczona, aczkolwiek szybciej ją postraszamy. Ciekawe, co to jest, ale chodzi. Czy to będzie jesiotr, czy karp? No, co to jest? Pokaże się skurczybyku. Jest jesiotr. Widzę go już. Widziałem ogonek. I to nie mały. Jest. No taki nie za wielki. Thank you.
będzie mnie tylko straszyć, ale jakiś jest ospały, bo ale jazdeczka, muszę wam powiedzieć, łowienie jesiotrów. O, coś mu się tutaj guma zawadziła. Czekamy jeszcze chwilkę, aż się zmęczy. Pokaż się. Diable ty. Jest. Jest. Pięknie. Pięknie chodzi. Jeszcze trochę ma siły.